Sztuka, owszem, ale wyłącznie etniczna. Tył w Chipping Norton mamy prześliczny mały teatr. Jest praktycznie taki sam jak teatr w Londynie z balkonem i bufetem, tylko o wiele, wiele mniejszy. Kiedy zajmujecie miejsce na krzesełku jak z podstawówki i patrzycie na kukiełkowych rozmiarów scenę, czujecie się zupełnie jak w kamiennym domku dla lalek. To naprawdę magiczne miejsce i duma okolicznych mieszkańców. Nic więc dziwnego, że wszystkich rozłościła wieść o tym, iż Arts Council, rada promująca sztukę, zapowiedziała zlikwidowanie rocznej dotacji w wysokości 40 tysięcy funtów wspomagającej utrzymanie teatru. Chipping Norton to nie jedyny taki przypadek. Mimo, że Arts Council otrzymała niedawno od rządu zastrzyk finansowy w postaci 50 milionów funtów, wysłała pisma do 194 teatrów, galerii i innych ośrodków kulturalnych w przeważającej liczbie na prowincji z informacją, że nie wpisują się w jej agendę. Hmm, zamyśliłem się. Cóż może zatem zawierać owa agenda? Sprawdziłem i wygląda na to, że aby otrzymać dofinansowanie na działalność kulturalną, musicie być czarnoskórzy lub obłąkani, a najlepiej jedne i drugie. Ars Council zdała sobie sprawę, że wśród uznanych nazwisk ludzi sztuki występuje niewielu przedstawicieli mniejszości etnicznych. Nie pomyśleli jednak. No tak. To oznacza, że stosunkowo mało czarnoskórych i Azjatów interesuje się kulturą. Skoncentrujmy się zatem na białej klasie średniej. Zaangażowali się natomiast w kilka projektów, które mają sprawić, że dzieciaki z podupadłych dzielnic zrzucą swoje wielkie Adidasy i przywdzieją kostium Otella. To jeszcze nie wszystko. Arts Council nigdy nie wyszło z propozycją przekładu na język urdu moich książek.